Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam kilka pomysłów na prezenty. Są to prezenty, które do tej pory kupiłam na święta, na Boże Narodzenie. I pokażę je Wam dzisiaj, dlatego że część muszę spakować już do walizki, gdyż jadę na święta do Polski, a walizkę wysyłam już jutro, żeby mieć pewność, że dojdzie po prostu do tego czasu, kiedy ja będę jechać. Nie przedłużając, pokażę Wam pierwszą rzecz. Najpierw pokażę Wam to, co kupiłam dla Ariany. I te prezenty, ona oczywiście ich nie zabiorę ze sobą, tylko ona je otworzy tutaj, ponieważ no nie chcę, są troszeczkę, ten akurat, który Wam teraz pokażę, jest za duży. Słuchajcie, to kupiłam w TK Maxie i widziałam, to jest odkurzacz. Ariana uwielbia mi pomagać i to jest odkurzacz, tak jak tutaj w Anglii są takie modne odkurzacze. Henry się nazywają, tutaj jest Hetty. Tutaj jest również taka szczotka i zmiotka. Ten odkurzacz widziałam w samym sklepie i bardzo mi się spodobał. Mówi, jej się na pewno, on podobno w ogóle tak ciągnie jak prawdziwy odkurzacz. Pewnie jest na baterię zapewne. I co, ma tutaj taki właśnie kabelek i tak dalej, jak widać na załączonym obrazku. Myślę, że na pewno ona się z tego ucieszy, gdyż ona po prostu uwielbia odkurzać. Uwielbia odkurzacz, mój duży odkurzacz, także tutaj mała pomocnica będzie się cieszyć z tego na pewno. I ten odkurzacz właśnie kupiłam online, dlatego że widziałam go w sklepie i na drugi dzień już go nie było, jak wróciłam, jak zdecydowałam się go kupić. Także to dam Arianie. Kupiłam jej również w TK Maxie plecaczek z Pepą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona dużo właśnie jak chodzimy gdzieś, nie wiem, czy do kościoła, czy gdziekolwiek chodzimy, ona może będzie mogła sobie tutaj swoje rzeczy włożyć. Tutaj jest takie miejsce na kredki. Ona właśnie zawsze nosi taki coś tam, jakiś notatnik do rysowania i długopisy, jakieś tam zabawki, książeczki, także zawsze jak gdzieś jedziemy, nawet teraz właśnie otworzymy przed świętami i będzie mogła sobie ze sobą na lotnisko wziąć swój plecaczek. I myślę, że jej się spodoba. Pepe uwielbia, jak większość dzieci chyba. Także na pewno jej się spodoba. I to też kupiłam w TK Maxie. Dla Ariany również kupiłam książkę, zamówiłam. Nie wiem, czy słyszeliście, co to jest EFT technique, czy technika EFT. To jest takie pukanie się w głowę, że tak powiem. Jakby to nazwać? Wiecie, co to są afirmacje? To jest taka technika, w której używa się, stuka się na przykład tak albo tak. Są takie punkty na ciele, raczej na górnej części ciała, które to są chyba też coś związanego, nie wiem, czy z akupresurą, czy coś takiego. To są punkty, które jakoś tam pobudzają i tutaj, nie wiem, jest chyba jeden nad brwiami. Tutaj jest tak, tak chyba lecimy tutaj gdzieś przy kości tutaj, na linii stanika i tutaj, nieważne. W każdym razie to są punkty, w które się pukamy i afirmujemy. Dużo ludzi, dużo sławnych ludzi, również jakichś sportowców, którzy chcą osiągnąć lepsze wyniki, ludzie, którzy mają problemy z czymkolwiek, ludzie, którzy mają jakiekolwiek bóle, to udało im się wyleczyć to, udało im się samodoskonalić. I ja teraz, ja jakby subskrybowałam kiedyś przez e-mail takiego faceta, który właśnie tam mówił o tym EFT, technice EFT. Zresztą dr Mercola o tym mówił dużo, to jest nie wiem, bardzo popularne, jeśli siedzicie w tym temacie. Wiele osób o tym mówi. I teraz oni wydali taką książkę dla dzieci. Ta książka dopiero będzie wydana w sumie teraz, na początku grudnia. Więc ja zamówiłam jakby przed sprzedaży tą książkę. Ona kosztowała około... Ona kosztowała 20 funtów razem z przesyłką. Ponad 20 funtów chyba, 21-22. I to jest książeczka dla dzieci. I to jest książeczka, w której jest taka opowieść dla dzieci o gorylu, jakichś tam innych zwierzątkach, które też się gdzieś tam właśnie pukają jakoś tak, nie wiem dokładnie jak to jest, dopiero jak zobaczę tą książkę, to będę wiedziała. I to ma pomóc dzieciom zbudować również silniejszy charakter, lepszą, jakby bardziej pewną siebie, dowartościowaną osobowość, że tak powiem. I bardzo mi się ten pomysł spodobał, bardzo uważam, że w ogóle
dziecko trzeba doceniać, dziecko trzeba, jeśli dziecko się stara, to trzeba chwalić te starania, nieważne jakie są wyniki, oczywiście dobre wyniki są jak najbardziej pożądane, ale gdy widzimy, że dziecko się stara, jak najbardziej trzeba dziecko chwalić i dowartościowywać. Myślę, że za mało osób robi tak ze swoimi dziećmi i myślę, że to jest, ja zawsze chciałam właśnie dowartościować swoje dziecko, bo to buduje naprawdę silny, pewny siebie, pewną siebie dowartościowaną osobę to buduje. No nieważne, zamówiłam jej tą książeczkę, to będzie taki trzeci prezent ode mnie. Teraz pokażę Wam resztę prezentów. To są tylko prezenty, które właśnie tutaj też dla znajomych kupiłam. Słuchajcie, w TK Maxie również w takim pudełeczku zobaczyłam, to mi się strasznie spodobało. To jest taka okładka na paszport i tu jest, to się do walizki przyczepia. Bardzo mi się spodobało, ja sama powiem Wam, że chyba chciałam sobie coś takiego sprawić. Bardzo fajny taki oryginalny wzór, dam pewnie którejś z moich koleżanek. Następnie tutaj wczoraj w TK Maxie również kupiłam, to mi się też bardzo spodobało, bardzo spodobały mi się takie pudełka. Oni w ogóle dużo mają takich świątecznych rzeczy, świąteczne jakieś tam talerzyki, czy tam cokolwiek świątecznego i one są właśnie w takich pudełeczkach świątecznych. I tutaj mam, słuchajcie, takie dwie łyżki, to są do sałatek z takim świątecznym wzorem tutaj, bardzo mi się to spodobało, to też komuś dam. Śliczne to jest, ja uważam, że to jest naprawdę, naprawdę piękne i oni, wiem, że mają jeszcze talerzyki, różnego rodzaju takie świąteczne rzeczy, chyba taką, na, taką nie łychę, tylko takie coś do krojenia, do ciasta i nakładania. Następnie to kupiłam dla, w ogóle tak chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś mnie z moich, powinnam to było na początku powiedzieć, że ktoś z rodziny albo znajomych mnie ogląda, to powinien wyłączyć ten film, żeby nie wiedział, co daje na prezenty. Następnie tutaj dla Ariany, kuzynki, kupiłam taki zestaw do makijażu i ona bardzo lubi malować siebie i ludzi i coś takiego jej kupiłam. Myślę, że na pewno jej się to spodoba. Następnie kolejnej koleżance kupiłam, słuchajcie, w takim ślicznym pudełeczku, też w TK Maxie. To wszystko chyba w TK Maxie kupiłam, bo TK Max uważam, że ma super fajne rzeczy na prezenty. To w takim kubeczku, w takim pudełeczku. To jest taki prześliczny, prześliczny kubek. Jest dosyć duży. Tutaj ma kwiatka również. Moim zdaniem jest przepiękny. I to są Fine Bone China MAC Collection. To jest cała taka kolekcja, można sobie i jest. Tak to wszystko wygląda. Śliczny, powiem że Wam, że bardzo mi się też spodobał, taki uroczy i w ogóle uwielbiam takie rzeczy w takich pudełeczkach. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest, to są kieliszki do wina czerwonego i one są przepiękne, te kieliszki, też w TK Maxie, Dartington Crystal. To są dla Wesleya mamy, dla Ariany babci. Kupimy jej do tego jakąś fajną butelkę wina dobrego i zobaczcie, jakie śliczne, przepiękne, przepiękne kieliszki, myślę, że jej się przydadzą. To są cztery kieliszki. Dla tych, co lubią wino, na pewno fajny prezent. Teraz Wam pokażę, co kupiłam mojej mamie. Myślę, że nie wiedziałam, co jej kupić i tak stwierdziłam, że kupię jej torebkę. To jest taka torebka, zobaczcie, w TK Maxie również uwielbiam torebki z TK Maxa. Ona jest taka bardzo taka fajna w dotyku. Nie jest to skóra, ale jest naprawdę super jakości. Tutaj ma taką kieszonkę. To jest torebka w stylu definitywnie mojej mamy, także mam nadzieję, że jej się spodoba. A mojemu tacie kupiłam kapcie, słuchajcie, w takim pudełeczku. Te kapcie są z... Wyglądają tak. One są tutaj z takim misiem i wymieniłam się w sumie na większy rozmiar, bo ten mniejszy rozmiar, który wziąłam, był w sumie na mnie dobry. Przez to, że one tutaj są tak wyściełane tym wszystkim, to wydaje mi się, że
one po prostu, no nie wiem, trzeba troszeczkę większe wziąć. Także wzięłam te kapcie, to jest rozmiar 9-10 dla mojego taty, wcześniej był 7-8, ale zdecydowanie za małe. Także jeśli będziecie w TK Maxie i zainteresujecie się takimi kapciami, to zdecydowanie. A to są, to jest wszystko skóra, znaczy to są skórzane kapcie. I powiem Wam, że nie wiedziałam, co mu kupić. Wiedziałam, że kapcie mu się na pewno przydadzą w Polsce na zimę. I słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o prezenty świąteczne. Ja teraz będę się pakować. Dajcie znać, czy Wam się te prezenty podobają. Na pewno jeszcze kilka rzeczy dokupię. I tak, akurat muszę teraz do walizki spakować. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.